Za chwilę rozpocznie się gala podczas świątecznego spotkania Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale oczywiście kibice nie tylko galami, nie tylko spotkaniami oficjeli żyją. Tym, co najbardziej Tygrysy lubią, a wydarzy się w weekend, jest oczywiście mecz Lech Gdańsk z Legią Warszawa. Niestety już lekko popsuty przez władze województwa pomorskiego. Zamknięta trybuna to nie jest najlepsza okoliczność dla rozgrywania meczu piłkarskiego. Futbol jest dla kibiców. Natomiast oczywiście nieprzypadkowo nagrywamy tę zapowiedź przy okazji spotkania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapadły decyzje, że kluby będą musiały postawić na młodzieżowców, a akurat Legia i Lechia nie czekały akurat aż do ostatniego momentu. No, na dobrą sprawę już w tym momencie są przygotowane na wystawianie młodych zawodników. Z jednej strony jest to Radosław Majecki, z drugiej Karol Fila, który akurat nie będzie mógł zagrać za kartki, ale są też piłkarze reprezentacji młodzieżowej, czyli Sebastian Szymański, Konrad Michalak, niedawny legionista, który przeszedł do Lechii, jest Mateusz Wieteska. Jest Paweł Stolarski, który z kolei z Lechii przeszedł do Legii, więc akurat przy Łazienkowskiej i w Gdańsku wiedzą, jak się szkoli młodzież. Czy młodzież wystąpi w rolach głównych? Wydaje się, że nie. Główne role do odegrania rezerwuje dla szkoleniowców. Piotr Stokowiec i Ricardo Sapinto zagrają o spokojną zimę, o spokojną przerwę świąteczną. Ewentualne zwycięstwo Lechii powodowałoby, czy dałoby aż 8 punktów przewagi, a takiej przewagi, takiego handicapu Lechia raczej by nie roztrwoniła, gra naprawdę dobrze, chociaż Stokowiec upiera się, że wykorzystuje absolutnie maksa, że nie ma już specjalnie rezerw w tym składzie personalnym. Tyle tylko, że wcale nie z uwagi na fakt, żeby liga była ciekawsza, nie przewiduje zwycięstwa Legii. Myślę, że najbardziej inaczej. Będę zdziwiony, jeśli wynik nie zakręci się wokół remisu, a w rolach głównych nie wystąpią Michał Kucharczyk i Lukas Harazli.